Hej, słuchajcie, dzisiaj przychodzę z filmikiem z serii Film kontra film. I teraz słuchajcie, powiem tak, w końcu całkiem przypadkiem sprawdza się mój tytuł tej serii, czyli kontra coś kontra coś, czyli to samo kontra coś. I teraz słuchajcie, seria dotyczy dwóch filmów, które ze sobą jako tako nie mają nic wspólnego. Są zupełnie innymi filmami. Są może od początku, bo się zamotałam, a chcę coś innego powiedzieć, a brakuje mi słowa. Więc tak. Jeden film, to jest typowo jeden film długometrażowy, nazywa się, tytuł jej to Ambasada. Oczywiście sławny reżyser Juliusz Machulski, no nie trzeba go przedstawiać, reżyser na miarę swoich możliwości, no niezastąpiony w polskich komediach naprawdę, ale film warty zobaczenia, choćby po to, żeby mieć po prostu obraz tego, że reżyser poszedł na łatwiznę moim zdaniem, ponieważ jego poprzedni film o tytule Ile waży Kontrojański jest fantastycznym filmem, jest jednym z ulubionych filmów mojego męża. Mógłby go oglądać naprawdę na okrągło. Mój tak mniej. Ale faktycznie Ambasada, o której jest mowa, jest tak jakby słabą kopią Ile waży Kontrojański. Po prostu Ambasada jest o tym, że małżeństwo przenosi się w czasie, mają z tym różne problemy, różne kłopoty, no i film kończy się dziwnie, ja bym powiedziała dziwnie, mimo że faktycznie pozytywnie, no, może tak, pozytywnie dla głównej bohaterki, mimo że nie jest na początku z tego zadowolona. W każdym razie Ile waży Kontrojański, główna bohaterka też się przenosi w czasie, też niby chciałaby zmienić coś w swoim życiu, bo może i ma taką możliwość, ale no nie bardzo chce, bo wtedy zmieni jej się życie, jeden z głównych punktów w życiu, a nie chciałaby tego zmienić. No i tak wiecie, no mówię, Ambasada jest ok, można obejrzeć, ale bardziej powiedziałabym taka sobie zapchaj dziura. No jak na miarę możliwości pana Machulskiego i to, że naprawdę Ile waży Kontrojański i inne polskie komedie są fantastycznymi filmami, które naprawdę nie starzeją się i następne pokolenia mogą je oglądać z otwartymi ustami i oczami otwartymi jak 5 zł. W każdym razie, no Ambasada nie. Nie podleciała mi i no nie wiem czemu nakręcił to. Może miał taką wizję, może miał trochę inną wizję, a tak wyszło. W każdym razie drugi film do porównania jest to serial składający się z 5 sezonów, 71 odcinków, każdy około 40 minut. Powiem Wam, oglądania było co niemiara przez 2 tygodnie, prawie 2,5. Pierwsze 3 dni to oglądaliśmy z mężem, no cały czas, że tak powiem, no prawie liczyliśmy się z tym, że zaśpimy do pracy, no ale budziki sukcesywnie nas budziły, no bo faktycznie pierwszy sezon był bardzo zapowiadający się, pierwszy sezon był taki, że no ja to zawsze powtarzam, jeżeli film ma do siebie to, że czekasz, co będzie już za minutę, za 5 minut, a już nie ujmując tego, że co będzie w następnym odcinku, bo kolejny odcinek kończy się niedopowiedzeniem i musisz oglądać i chcesz i jesteś pełen entuzjazmu i pełen nadziei, co będzie, co się wydarzy, a nie do końca jesteś przewidywalny, no to faktycznie coś się zadziało. I tutaj a propos właśnie tytułu mojej serii, no jest to też moim zdaniem kopia
serialu Lost, Zagubieni. Ja ten film oglądałam, tę serię, te wszystkie odcinki, czekałam z otwartą buzią, bo to było raz w tygodniu, oglądałam po prostu to w telewizji zwykłej. I no, czekałam na każdy odcinek. Rewelacyjny film. Przedstawienie głównych bohaterów w kolejnych odcinkach, czemu oni się znaleźli na tej bezludnej wyspie, czemu ten samolot spadł i tak dalej. No tutaj się okazuje, że główni bohaterowie, czyli młodzież, są, że tak powiem, z kosmosu zrzucani no, na Ziemię. To ma być kara dla nich, no bo ktoś sobie wymyślił, że za słabe jakieś małe przewinienia, żyjąc na statku matce w kosmosie, zesłanie na Ziemię będzie dla nich karą, czyli takim więzieniem, bo Ziemia nie istnieje już wiele, wiele lat. No i okazuje się, że jednak przeżywają, ale też muszą dążyć do tego, żeby przeżyć. I mają z tym ogromne problemy, bo tak jak w Lost było tylko, że musieli walczyć z jakąś czarną chmurą, czarną mgłą, no to tutaj okazuje się, że zwrot akcji, że na Ziemi żyją ludzie Ziemi, ludzie lodu, ludzie wody, muszą z nimi walczyć. Chcą pokoju, nie chcą walki, ale no cały czas leje się krew i no masakra totalna jest. Z otwartą buzią przeszłam cały sezon pierwszy i pół drugiego. Następna połowa drugiego sezonu, no taka była, powiem Wam, już jak flaki z olejem. Już niby coś się działo, ale już nie było tej otwartej buzi. Trzeci sezon, okej, coś tam się zadziało, ale no już skupianie było na jednej akcji i ten cały, w sumie trzeci sezon to trwał na jednej akcji. No to tak trochę takie przeciąganie struny. Mało tego, wiem, że nakręcają szósty sezon, nie wiem co się wydarzy. Jedyne co fajne było to w tym serialu, oprócz pierwszego sezonu, no bo faktycznie fantastyczne, jest super, ktoś podjął podjął się takiego wyzwania, że okazuje się, że tak jak w każdym życiu, ofiara może być katem, kat ofiarą, król może być poddany królem, no ktoś na bardzo wysokim stanowisku może spaść i być żebrakiem i odwrotnie, żebrak może w przeciągu sekundy stać się kimś wysoko postawionym. No tak jak w życiu, podporządkować można to pod każdą politykę, pod muzykę, pod czegoś, jakąś akcję czegoś w życiu. Także no, warte obejrzenia. Powiem Wam, że kiedy się skończył ostatni odcinek, tak trochę dziwnie się skończył, bo no mówię, kontynuują przejście dalej. No, zobaczymy. Chętnie obejrzę, zobaczymy, czy będą flaki z olejem, czy będzie godne polecenia. Także dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.